sytuację mieliśmy tak w zgłoszeniu, że pali się dach budynku na ulicy Kozłowskiego. Po przybyciu na miejsce potwierdziliśmy to zdarzenie. Faktycznie palił się dach. Może nie jeszcze ogień nie był na zewnątrz, ale było bardzo duże zadymienie. Oznaki pożaru były, ponieważ dach był kryty blachodachówką, więc ta blacha już była opalona z farby, i więc wiedzieliśmy nawet na jakim powierzchni już jest, na połowie powierzchni dachu już był rozwój pożaru. No, nasze działania polegały na tym, że jeszcze były tutaj osoby, które remontowały ten dach, robiły prace budowlane. Były trzy osoby, w związku z powyższym my te osoby może daliśmy nakaz ewakuacji z tych pomieszczeń. Zorientowaliśmy się i rozpoznaliśmy, że więcej osób nie przebywa w tym budynku, a później działania typowo gaśnicze. Od wewnątrz podanie prądów gaśniczych i od zewnątrz po drabinie mechanicznej, jaką mamy na wyposażeniu. Przyjechały dwie drabiny, jedna była w odwodzie, nie musieliśmy drugiej na szczęście używać. I działania z zewnątrz, i od wewnątrz, działania gaśnicze typowo. Brało udział 9 zastępów, 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ulesza i Rzeszotar. Po dotarciu, po ugaszeniu częściowym, nie mogliśmy też dojść do pewnych zarzewi ognia, byliśmy zmuszeni do prac rozbiórkowych, a więc zerwaniu tej blachy i dotarciu tam jeszcze do tych zarzewi, gdzie tliło się i były zarzewia ognia. Z tego, co tutaj mi wiadomo, były kładzenie nowej papy, a więc była na pewno tam podgrzewane coś, w związku z powyższym musiało gdzieś tam dojść do temperatury takie, gdzie mogło się zapalić belka czy deska. Thank you.